Lokatych, ogierów huculskich, florek i serwis. Proszę Państwa, w konkursie tutaj zgłoszonych zostało 6 zaprzęgów w koniach małych i 6 ekip będzie się ścigać i rywalizować w koniach dużych. Dzisiejszy program, to co wspominała tutaj pani radna, jest bogaty, bo po konkursie zaprzęgów parokonnych ogłosimy wyniki, wręczymy nagrody, zrobimy taką małą rundę honorową, a wcześniej oczywiście podsumujemy ten konkurs. Później będzie pokaz w wykonaniu pododdziału kawalerii z Dobrymina imieniem 5. Pułku Ułanów. A później w kolejnej części będzie czempionat hodowlany koni rasy małopolskiej, czempionat hodowlany koni rasy polski koń zimnokrwisty, pokaz zaprzęgu czterokonnego, pokaz ujeżdżenia w wykonaniu ekipy z Podlesia. Będzie powoził pan Wojciech Pożdał, a ekipa pana Jana Luzakował będzie pan Jacek Pożdał. Zobaczycie państwo taki specjalistyczny program i pokaz ujeżdżenia koni, jaki ma miejsce na oficjalnych zawodach sportowych, jeździeckich, zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Jeździeckiego. Ale to wszystko w ciągu dzisiejszego programu, dzisiejszego dnia, który myślę, że potrwa jeszcze chwilę, ze 3 pewnie co najmniej godziny. Ale na razie kończy przejazd ekipa pani Krystyny Wiśniewskiej. Panowie, to Jedynak Damian i Batek Wiśniewski. Duże brawa, proszę państwa, zaprzęg przejechał. Panie Janie, to konie, proszę państwa, fryzyjskie. Rodowody holenderskie, Waron i Kasper. Powozi pan Felix Jaje, luzakuje Golec Stanisław. Rozpoczynamy przejazd. Proszę państwa, charakterystyczny ruch w wykonaniu koni fryzyjskich. To bardzo wysoka akcja nóg. Widzicie państwo, bardzo dobrane konie z bardzo dobrze fizycznie osadzonymi szyjami, z mocnymi, zaangażowanymi zadami na przeszkodzie numer... No to nie trzyma żadnych płynów tutaj, się wyleje, to będzie... Jak my to liczymy? Mamy, proszę państwa, w tej chwili w konkursie już na przeszkodzie numer 5 slalom ekipę pana Feliksa, ja jest z Radomyśla. No, pan Felix od wielu już lat startuje w konkursach, cały czas tutaj regularnie uczestniczy od pierwszej parady konnej, jest właścicielem wspólnie z panią Aliną kilku koni w stajni w Radomyślu. I tutaj 14. 6 małych i 8. Cały czas jeszcze w konkursie mamy przeszkodę numer 9 w tej chwili i ta przeszkoda jest pokonana. Proszę zauważyć, to były konie małe, kucyki, tutaj konie duże, długość zaprzęgu inna, więc trudność w manewrowaniu, w powodowaniu lejcami również jest na pewno trudniejsze, ale to wszystko zależy od wprawy powożącego i luzaka. Duże brawa, pan Felix Jaje na mecie. Czas przejazdu minuta 35 sekund.